niezwykłego. Ponieważ są tam najlepsi uczniowie, czyli my tutaj, proszę bardzo, można sobie zobaczyć. Najlepsi nauczyciele tutaj są. Ze wszystkich i nasza sniówka trwała najdłużej. Ta sniówka była faktycznie najlepsza. Młodzi wspaniale się bawili, ja stara wspaniale przygotowana i wszyscy bawili się do białego rana. Nikt nie wyszedł wcześniej niż przed ustaloną godziną, czyli przed godziną piątą. A czy tego typu nagroda, bal absolwentów, to dobra nagroda? Na pewno. Jest to, jak każda nagroda, jest słuszną nagrodą i fajną. I myślę, że tu nie chodzi o nagrodę, ale chodzi o ten cień rywalizacji. I myślę, że każdy będzie dokładał starań, żeby jego studniówka w przyszłym roku była jeszcze lepsza. Jak pan teraz krótko zachęci naszych czytelników do głosowania na ZSTI? ZSTI najlepsze. Jak wrażenia po studniówce? Bardzo dobrze. Chciałabym jeszcze raz tak przeżyć taką studniówkę, naprawdę. Jedno z najlepszych imprez w moim życiu, naprawdę. Było cudowne jedzenie, świetnie się bawiliśmy do rana i naprawdę niezapomniane przeżycie. Chciałoby się przeżyć jeszcze raz takie coś, naprawdę. Tak. Dlaczego to wy powinniście wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? Uważam, że jesteśmy najlepszą szkołą. Raz z koleżankami najlepiej się bawiłyśmy i myślę, że należy nam się ta nagroda. Zdjęcia mówią wszystko za siebie. Warto było przyjść jeszcze raz coś takiego. Było naprawdę super. Jedzenie, orkiestra, wszystko było super, naprawdę. Bal absolwentów. Co myślicie o tego typu nagrodzie? Myślę, że to jest dobra reklama dla szkoły oraz zachęcenie do wysyłania SMS-ów. Takie ostatnie spotkanie przed wyjazdem, nie wiem, za granicę, opuszczeniem mur szkoły. Przed takim prawdziwym rozstaniem. Taka ostatnia zabawa. Myślę, że warto by było coś takiego wygrać. Wysyłajcie SMS o treści STL4. Jak wrażenia po studniówce? No, na pewno wrażenia były niesamowite. Myślę, że wszyscy bawili się lepiej niż zakładaliśmy na początku, jak będzie. Ja to zgadzam się z moim poprzednikiem, bo bardzo pozytywnie, tak. Ja byłem zaskoczony osobiście, szczególnie przygotowania były dość ciężkie, ale było lepiej niż się spodziewaliśmy. Nie, no, naprawdę świetna zabawa i mimo, że nas nie jest dużo, no to się bawiliśmy świetnie i właściwie do rana siedzieliśmy i tańczyliśmy. No super było. Dlaczego to wy powinniście wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że to było nasze jakby wspólne przedsięwzięcie. Było nas bardzo mało i wszystko my organizowaliśmy. My musieliśmy sami salę przystroić, zorganizować dojazdy, jeżeli ktoś nie miał takiej możliwości. Sami woziliśmy nauczycieli, nasze damy wybierały suknie. Dodatkowo jeszcze to była pierwsza studniówka w historii naszej szkoły, to tak może dodatkowo jeszcze tak jako wyróżnienie tego, takie dodatkowy atrybut właśnie, że wzbogacić to. No moim zdaniem była najlepsza zabawa u nas. I jako pierwsza właśnie studniówka i myślę, że naprawdę było dobrze. Drugi bal absolwentów. Co myślicie o tego typu nagrodzie? Drugi bal absolwentów? Myślę, że to będzie kolejna okazja, żeby się znowu spotkać, bo teraz przyjdzie taki czas, gdzie się wszyscy jakby rozjedziemy po Polsce już za studiami. Myślę, że to bardzo fajna nagroda. Tak, można się znowu zintegrować, tak jeszcze ostatni raz wspólnie tak pobawić się, pocieszyć, może powspominać te dawne lata i tak dalej, więc myślę, że to bardzo dobra sprawa by to była. No i to też taka zabawa już bez tego nadchodzącego widma matury, bo jednak mimo wszystko każdy się jednak trochę stresuje tym i już po tych wszystkich emocjach, no to dużo myślę, że łatwiej się bawić i to może być fajne takie przygody. Zachęćcie naszych czytelników, żeby zagłosowali właśnie na was. Drodzy czytelnicy Info Elbląg, chciałbym was bardzo zachęcić do tego, żebyście zagłosowali właśnie na naszą szkołę. Jest nas też niewielu, więc tak może tak indywidualnie podejść, możemy też się jakoś bardziej zaprezentować, można do nas zadzwonić, porozmawiać o nas z nami, więc zapraszamy do nas też, żeby zagłosować.
No, zapraszamy właśnie do głosowania na nas, bo myślę, że ta nagroda byłaby fajną właśnie przygodą i uważam, że nasza studniówka była najlepsza. W sumie byłyśmy pierwszą studniówką, zaczęliśmy w Elblągu, no ja się wybawiłam do białego rana, w sumie ja nie narzekam. Było tak, okay. Dużym plusem było jedzenie oraz to, że był piękny wystrój. Ładny był, naprawdę postarali się. Dlaczego to wy powinniście wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? No wiadomo, bo jesteśmy najlepsi. Takie same zdanie? Oczywiście. No jesteśmy największą szkołą, najwięcej osób się będzie bawiło. Tak, no. Fajnie to powtórzyć w czerwcu. Tak, po maturach już idzie, będziemy zrelaksowani. Tak, spinę. Takie wejście w wakacje. Fajnie, fajny pomysł w ogóle, nie? I fajnie, jakbyśmy go wygrali. Bal absolwentów. Co myślicie o tego typu nagrodzie? Kwestia do zastanowienia. No z jednej strony to jest fajnie, ale z drugiej no już wakacje, by po prostu większość naszych kolegów i koleżanek jest spoza Elbląga, no to pewnie powyjeżdża. No to już całej po prostu naszej paczki, że tak powiem, klasowej, szkolnej nie będzie. No to, ale z drugiej strony, że fajnie coś takiego jest, chociaż część, żeby się spotkała, nie? No mi się wydaje, że właśnie taka wspólna integracja jeszcze po nauce takiej typowej, to mi się wydaje, że taki fajny... No, taki fajny sposób właśnie na odreagowanie tych matur i takie wspólne ostatnie spędzenie tych szkolnych dni. No właśnie też się zgadzam z kolegą, że możemy się znowu spotkać razem i się zabawić. Głosujcie na nas, ponieważ jesteśmy najlepszą szkołą na świecie, po prostu najlepsi i... Lubimy się dobrze bawić i fajnie byłoby to jeszcze raz powtórzyć. Tak, właśnie. Może będzie lepsza tym razem zabawa, więc... Polecamy, zawsze. Głosujcie. Bierzcie telefony w ręce. I SMS. I SMS-ujcie na nas. No, bardzo dobre wrażenia mamy po studniówce, świetnie się bawiliśmy i mamy nadzieję powtórzyć tą zabawę dzięki wygranej. Uważamy chyba, że mieliśmy bardzo oryginalną studniówkę, początek był bardzo oryginalny, chyba jako jedyni mieliśmy taniec z maturzystami. Nie przesadzę. No nie powiesz, że chyba dobra, jako jedyni no, okay, przedstawialiśmy się. No i mieliśmy studniówkę, która składała się nie tylko z nas, ale także z nauczycieli i rodziców. No ciężko, żeby tylko z nas, skoro mamy 10 osób w klasie. Bal absolwentów. Jak oceniacie tego typu nagrodę? Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ to jest okazja, żeby jeszcze raz chociaż po części przeżyć to, co przeżywaliśmy w styczniu. I odprężyć się po maturze. Tak, ochłonąć po wyzwaniach, które są nam postawione w kwietniu i w maju i trochę może ochłonąć przed wstępami w czerwcu, które także będą bardzo stresującym przeżyciem. Wysyłajcie SMS-a o treści 1010 pod numer 7148. Jak wrażenie po studniówce? A bardzo przyjemnie. Nauczyciele byli bardzo sympatyczni, tańczyli z nami. W ogóle było genialnie. Co jeszcze? Ogólnie studniówka była wyjątkowa, tak? Tak. Była na szkole. Jedyna w swoim rodzaju. W szkole dużo chłopaków. No co tu dużo mówić, była najlepsza i najciekawsza, tak nasza jedyna. Dlaczego to akurat wy powinniście wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? Chyba najważniejsze jest to, że była w szkole, tak? Czyli to już nas odróżnia od innych szkół. Poza tym... Nie wiem, sympatycznie było, sympatyczni ludzie. Wyjątkowo się bawiliśmy, najlepiej w mieście. Bal absolwentów. Co myślicie o tego typu nagrodzie? O, bardzo fajna, bardzo fajna. Akurat po studniówkach najlepsza chyba jaka może być. Znaczy po maturach. Impreza na rozruszenie po maturach właśnie taka. Dokładnie. Na zakończenie tej czteroletniej tak, kariery. Tak, żeby dalej się tam jakoś... I zaczęcie wspaniałych wakacji. Tak. Najdłuższy początek. Zachęćcie krótko naszych czytelników, żeby głosowali akurat na was. Zachęcamy do głosowania na naszą szkołę, najlepszą w mieście, najlepszą w regionie, najlepszą w Polsce i tak dalej można wymieniać. Tak. Głosujcie na nas, ST.6, numeru nie pamiętam, a tutaj pewnie będzie wyświetlony na dole, taki tutaj się powinien tak pojawić. I będzie. Głosujcie na nas po prostu, tyle. Załatwimy to. Wy jesteście tak, najlepsi. Jak wrażenie po studniówce? Bardzo pozytywne wrażenia, wszyscy się super bawili, mi się bardzo podobało.
Mi też się podobało. Impreza trwała do 4:30. Wszyscy się dobrze bawili. Studniówkę uważam za udaną. Dlaczego to wy powinniście wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? Bo to my się najfajniej bawiliśmy. Wszyscy się dobrze bawili, mieliśmy konkursy, każdy brał w nich udział, nauczyciele zadowoleni, osoby nasze towarzyszące także zadowolone. Było wszystko ok. Drugi bal absolwentów. Co myślicie o tego typu nagrodzie? Myślę, że to fajna nagroda. Przede wszystkim jest takie druga szansa na to, żebyśmy wszyscy się pobawili w tym samym gronie, albo chociaż w podobnym. Fajny pomysł, fajna nagroda. Wszyscy mogliby się znowu razem pobawić, powspominać. Głosujcie na nas, dajcie nam się jeszcze raz pobawić. No niech wygra najlepszy. Jak wrażenie po studniówce? No bardzo dobrze, bardzo fajnie było. Bardzo się podobało, impreza udana. Dlaczego to wasza szkoła powinna wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? Powinna, bo na to zasługujemy. Pokazać to, że szkoła, dwie klasy, same dziewczyny potrafią właśnie się też dobrze bawić. Że nie potrzebujemy chłopaków do tego, żeby dziewczyny mogły się dobrze bawić i tyle. A co myślicie o tego typu nagrodzie? Bardzo fajny pomysł ogólnie, mi się bardzo spodobało, bo możemy jakoś, tak jakby, no nie wiem, jeden bal był i możemy mieć drugi w sumie bardzo fajny pomysł. Tak naprawdę dwie inne klasy mogą się zintegrować razem, pokazać na to, że potrafimy. I taka zabawa. Że potrafimy, chcemy i możemy. Zachęćcie krótko naszych czytelników, żeby zagłosowali właśnie na was. Nasza szkoła zaprasza do głosowania. No właśnie, głosujcie na naszą szkołę, tak. Bo potrzebujemy waszych głosów, nie chcemy być ostatnie, chcemy chociaż tak gdzieś w środku i głosujcie. Dokładnie. Numer 7. Dlaczego to drugie ELO powinno wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? Dlatego, że nasza szkoła po prostu jest najlepsza, mamy tutaj najlepszych uczniów. Nasza studniówka była, jak waszym zdaniem, oceniacie naszą studniówkę? Pierwsza klasa. Była najlepsza. Jesteśmy najlepszą szkołą. Mamy najlepsze dziewczyny, proste. I najlepszą atmosferę w naszej szkole. Najlepszych ludzi. I najlepsze wyniki. Tak. A co myślicie o tego typu nagrodzie, bal absolwentów? Świetna sprawa. Chyba najlepsza motywacja jest, żeby głosować. No myślę, że ciekawe, bo studniówka była udana. Bal absolwentów też może być super. Taka druga szansa na poprawienie imprezy. Tak, powtórka musi być. Dobrze, to teraz krótko zachęćcie naszych czytelników, żeby to właśnie na was głosowali. Głosujcie na drugie. Będzie najlepsza impreza. Obiecujemy. Słuchajcie, drugie ELO jest najlepsze. Głosujemy. Dlaczego to czwarte ELO powinno wygrać plebiscyt na najlepszą studniówkę? Myślę, że była to jedna z lepszych studniówek w Elblągu z tego, co słyszałam po ludziach i z tego, co sama dałam radę odczuć. Była najlepsza atmosfera. No moim zdaniem mieliśmy niepowtarzalny film, który na pewno zrobił lekką furorę. No i zobaczymy, jak to będzie. Przede wszystkim podobało się nauczycielom i uczniom, którzy mogli się razem bawić. A co sądzicie o tego typu nagrodzie, bal absolwentów? Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Wygramy ten plebiscyt. No propozycja jest na pewno kusząca. Bardzo dobry pomysł. Zachęćcie naszych czytelników, żeby to właśnie na was głosowali. Zachęcamy! Głosujcie na naszą studniówkę. No musi wygrać najlepsza studniówka. Głosujcie na nas!